Czysty Wałbrzych to akcja mająca na celu posprzątanie miasta przez jego mieszkańców. Po okresie długiej zimy miejsc zaśmieconych pozostało sporo i nie są ładnym widokiem dla wszystkich. Kobieca drużyna piłki nożnej Wiktoria Aglomeracja Wałbrzyska postanowiła czynnie włączyć się w akcję i zawodniczki klubu razem z zarządem posprzątały teren wokół stadionu przy ulicy Dąbrowskiego, na którym rozgrywają swoje mecze. Zdecydowałyśmy się jako zespół posprzątać ulicę boczną Dąbrowskiego. Nieprzyjemnie się tędy chodziło, było bardzo zaśmiecone. Zanim piłkarki przystąpiły do sprzątania, teren wokół stadionu wyglądał tak. Nasza wrażliwość kobieca jest taka duża, że nie mogliśmy trenować tam, gdzie jest taki brud. Jako drużyna postanowiliśmy się tym zająć. I uważam, że takie wspomaganie tego środowiska, czyszczenie go jest potrzebne, żeby było lepiej, bo granie przy takim czymś to nie jest przyjemne. Wszyscy uzbroili się w szczotki, grabie, łopaty, worki i rękawice i przystąpili do pracy. No lepiej dla nas, że jest czyściej wokół stadionu. I zawsze jak piłka wypada, można się nie pociąć przez szkła rozbitych butelek. Dzięki własnej inicjatywie dziewczęta nie będą się już wstydziły takiego widoku przed drużynami, które przyjeżdżają na mecze do Wiktorii. Jednak wrażliwość dziewcząt nie pozwala im grać na obiektach sportowych, wokół których jest po prostu totalny bałagan, walają się butelki, puszki i śmieci i dzisiaj wykorzystując to, że jesteśmy razem, postanowiły przyłączyć się do apelu pana prezydenta i posprzątać wokół terenów, gdzie rozgrywają mecze. Dziewczyny się wstydziły za to, że przyjeżdżają goście z innych miast i widzą ten bałagan wokół obiektu przy ulicy Dąbrowskiego i wspólnie dzisiaj posprzątaliśmy, zebraliśmy kilkanaście worków, butelek, szkła, puszek. Piłkarki Wiktorii Aglomeracja Wałbrzyska posprzątały teren wokół stadionu, gdzie na co dzień rozgrywają swoje mecze, a przechodnie, którzy widzieli zaangażowanie dziewcząt, nie szczędzili pochwał. Według prezesa zarządu Wiktorii Aglomeracja Wałbrzyska Jacka Grabowskiego włączenie się w taką akcję to doskonały przyczynek do tego, aby zmotywować inne kluby, instytucje czy firmy do posprzątania choćby terenów wokół siebie.